Witam serdecznie. Nie jest to niestety dobry wieczór, Piotrze, bo porażka. Jeśli chodzi o sportowy, to no, na pewno mógłby być bardziej udany, ale czy nie jest zły? Jest to... Nie wyszło dzisiaj w robocie, po prostu, no. Szef nie docenił. Tak jest. Patrzyliśmy tutaj z Marcinem Wrzoskiem, obserwowaliśmy i komentowaliśmy w międzyczasie. Będzie nagranie, to będziesz mógł widzieć. Powiedziałem, że trochę zawiódł cię refleks. Mylę się? Może nie refleks, ale okej. Okay. Miałem bardziej podwójną gardą pracować, więcej jakby blokować tych ciosów. Na pewno wiedziałem, że Czarek będzie szybki, tak? Ale dwa, wiesz co, ja nie czułem tego ciosu jego w ogóle. On trafiał tym ciosem prawym przed nim. Ale ja nawet trochę się uśmiechałem do niego, mówię, dobra, chodź się idziemy bić, nie? Bo nie czuję tego ciosu. Dopiero ta noga kopnął tą nogą, faktycznie ją jakby poczułem, no i potem całą akcję poszedł do przodu. Uważam, że troszeczkę sędzia Michala, troszkę za wcześnie, bo ja mam twardą głowę i tam był kontakt, pewnie zaglądając podbieg, to powiedziałem, nie, ja jestem cały, ale no już trudno, za wolno, nie? Po prostu, no już jakby podjął taką decyzję i koniec, więc... Wyszedłbyś z tej sytuacji? Oj, to wiesz, nie wiadomo, a może by Czarek się skleił, może by poszedł znowu w zapasy. Gdzie, wiesz, no, mam swoje gabaryty, na pewno jestem cięższy, myślę, że od Czarka chyba z 10 kg aktualnie, więc myślę, że na pewno miałbym tam dużo większą przewagę niż szybkości na nogach. A mimo to chciałem z Czarkiem się trochę poboksować. Czułem to, że jest Czarek w zasięgu moim i że za chwilę zacznie zwalniać po prostu. Co jest, faktycznie refleks gdzieś czułeś, że nie jest taki, czy to czytanie Mańkuta było troszeczkę? Nie, w ogóle, to naprawdę, ja miałem iść cały czas do przodu, trochę za mało presji robiłem, bo widziałem, że jak ja szedłem do przodu, Czarek się trochę gubił. Jak ja robiłem presję i za mało tej presji po prostu było, miałem iść więcej do przodu, to zawiodło moim zdaniem, że za mało napierałem na Czarka. Jak bardzo rozczarowany jesteś tym, co się stało? Jest mi przykro, no wiesz, duma urażona, no co mam zrobić? No. Ale chodzi mi o to, że tyle pracy, tyle przygotowań i finalnie gdzieś zawodnik... 28 walka moja. Tak, tych porażek nie miałeś za dużo, więc każda porażka gdzieś jest taka, bym no powiedział, bolesna. Boli, duma urażona, no co zrobić? No. Ocieram łzy pieniędzmi i idę dalej, no nie, no żartuję oczywiście, no co mam ci powiedzieć, no przecież się nie poddam, no co ty, to nie jest charakterze fightera i nas, tak, my maszerujemy dalej, idziemy do przodu i wierzymy w to, że się odkujemy, no co mam ci powiedzieć, no będziemy teraz siadać i załamywać, to już nie ten czas i nie ten wiek. Słuchaj, ja mam rodzinę, mam dom, mam fantastyczną żonę, syna. Ja muszę być przykładem. Porażki też się w życiu zdarzają, tak? I trzeba podnieść tą głowę i powiedzieć, okej, no dzisiaj mi nie wyszło. To dzisiaj po prostu, pomimo tego, że się świetnie czułem, uważam, że to jest mój dzień i naprawdę, że jesteśmy w stanie z Czarkiem wygrać tą walkę i od początku tam szliśmy na takiej zasadzie, że wiemy, co mamy zrobić, tak? No niestety, nie wyszło po prostu. I jest, nie ma to się łamać. Jest tak dobry, czy błędy zadecydowały gdzieś? Zła decyzja w złym momencie? Na pewno jest dobry. Nie odbierajmy mu tego. Jest dobry. Po prostu. Jest Czarek dobry i myślę, że sam mu powiedziałem w szatni i w medical roomie, że musisz potrenować nad siłą ciosu, bo tego ciosu nie czuć, tak? Jeżeli myśli o pójściu do UFC, to bardziej kompletni zawodnicy, którzy nie dadzą mu się tak rozstrzelać, tylko od razu pójdą z nim zapasy i tak dalej, to będzie niestety, ale ten jego prawy prosty nie odstraszy ich tak bardzo. Tak jak i mnie on nie odstraszał, dlatego ja cały czas starałem się iść do przodu. No ale niemniej jednak no, walka zakończyła się dla Czarka bardzo pozytywnie, tak więc nie odbierajmy mu, że naprawdę Czarek jest solidnym, dobrym zawodnikiem, dalej ułożonym prospektem na to, żeby jeszcze zrobić się z młodym zawodnikiem, cała kariera przed nim. Co dalej, bo tak... Lato, ja nie chcę w metrykę ci absolutnie zaglądać, bo to jeszcze nie jest taki wiek, gdzie musiałbyś się nad metryką zastanawiać, ale świetnie spełniasz się w tych rolach trenerskich też i dzielenie tego pomiędzy, to nie jest problem? To nie jest problem. Ja prowadzę 3 firmy, jestem trenerem, jestem zawodnikiem, jestem tatą, mężem, właścicielem psa i to Weimara, z którego też trzeba poświęcić i sobie doskonale z tym radzę. Aktualnie za chwilę trzymajcie kciuki, bo zaczynam ogromny projekt biznesowy swój. Jeżeli mi wypali, to będzie super. Stawisz treningi dla projektu na jakiś czas? W życiu, no co ty? Dajesz radę w ten sposób? Muszę, jestem zbyt ambitnym człowiekiem. Słuchajcie, bierzcie przykład. Ambicja, można przegrać, 9 razy upaść, 10 razy wstać, to jest ta zasada. No i co, Piotrze, dzisiaj nie mogę pogratulować zwycięstwa, ale... Ale chociaż dobra walka była, jak tak patrzyłeś? Tak. No dobra walka, dwóch fighterów naprawdę dobrych, dojrzałych.
o, powiedziałbym, europejskim poziomie. Też uważam, że właśnie takimi emocjami budujmy takie gale, takie organizacje, żeby też to się przeplatało. Wiadomo, ja rozumiem te kliknięcia, to musi wszystko być, bo na to trzeba zarobić pieniądze, tak? Dzisiaj taki mamy świat, ale przestańmy szerzyć taką patologię, jak teraz widzimy, że jakiś dwóch typów wyzywa chorego człowieka na TikToku czy coś, bo to jest słabe, słuchajcie, nie na tym świat polega, dokąd my zmierzamy, gdzie my chcemy zajść, jak jeden człowiek wyrządza drugiemu krzywdy, to nie o to chodzi, można system oszukiwać, coś, oczywiście broń Boże tego nie nakłaniam, ani nic mówić, ale można robić rzeczy, które nie krzywdzą drugiej osoby, tak, ale tak jak uważam, że najgorsze zwyrodnialstwo, jakie można zrobić tak poza zabójstwem, tak i tak dalej, to jest iść i na przykład komuś okradać dom. Wiesz, twój dom to jest twój azyl. I teraz tak jak ja mieszkam w domu jednorodzinnym i jak widzę nagrania tam u siebie w mieście, jak ludzie wrzucają, że chodzą po domach, wiesz, zaglądają latarkami i tak dalej, to jest straszna trauma dla człowieka, wiesz? Naruszenie jego takiej wewnętrznej strefy, oazy jego bezpieczeństwa, nie? To ryje głowę na lata i ci ludzie, którzy są aktualnie w tym internecie i robią to innym ludziom, że ich niszczą od środka, wyrządzają się im straszną krzywdę na lata. Ci ludzie naprawdę mają potem straszne problemy psychologiczne, psychiatryczne i tak dalej, i co jest depresja, i nieraz już pokazało to, dokąd jakieś głupie gadanie tych ludzi, umniejszanie, upokarzanie doprowadza do tragedii w życiu. I to nie o to chodzi. Naprawdę zbudujmy nawet takimi galami piękno tego sportu, pokażmy, zestawmy ludzi, którzy naprawdę mają do zaoferowania fajny poziom, że chodzicie na treningi, promujcie ten sport, pokazujcie tej młodzieży, że przez sport można wyrosnąć na fajnych ludzi. Nie wiem, uważam się całkiem nieźle w życiu radzę, aczkolwiek wiadomo, nie jestem milionerem, miliarderem, ani nawet uważam się za po prostu klasę średnią, tak, w tym wszystkim, ale mi się dobrze żyje, nie mam zmartwień jakichś wielkich w życiu i jest fajnie, nie? I można to wszystko pogodzić, łączyć, rozwijać się, mieć marzenia, pasje i kreować swoją rzeczywistość taką, która będzie fajna, a nie tak jak tu jest pięciu panów, jeden na jednego. Nie wiem, ten Noras, nie znam jego kontentu, ale cała reszta to generalnie porażka jakaś jest. I kontent to freak fighty. Naprawdę? Tak. Tego Norasa? Jest taka, nie, mówię ogólnie, że wykształciła się taka część ludzi, którzy nie mają pomysłu poza freak fightem. To jest twoim zdaniem dobre, czy nie? No nie, no bo to chyba nie o to chodzi, żeby gość, bo to oni tylko przychodzą się tylko na wyzywać i dawaj, chodź, to dawaj, zrobimy waleczkę, umówimy się za reklamą, zrobimy sobie waleczkę, powyzywamy się i nam zapłacą za to. No nie, no bo fajnie jest jak w tym internecie, ten content jakiś tam jest, tak? Są wartości, które coś przekazują. One mają edukować ludzi. Nawet jak nie edukować, to coś pokazywać im. Ja przyszedłem do tego świata i głośno głoszę swoją wizję tego wszystkiego, tak? Nie róbmy patologii. Okej, zestawiajmy zawodników różnego pokroju, nie wiem, możemy zestawiać, nie wiem, mnie nawet z jakimś innym gościem z internetu, który uważa, że na przykład ja jestem słabym zawodnikiem MMA i on byłby w stanie mnie pokonać. Okej, ale ja nie mam zamiaru ci umniejszać, a ty nie umniejszaj mi, nie wiem, nie wyzywaj mnie, a broń Boże nie atakuj tematów, które są nietykalne dla moich roczników, tak, czyli rodzina, dom, matka, żona, dzieci, tego się nie tyka. U nas za takie, że się zabija po prostu, a nie się rozmawia. I to, co powiedziałem na konferencji, że ten cios cały, tak? Że ta konferencja zaraz się kończy, gościu. Internet się wyłączy, ale my dalej to zostaniemy. I ty musisz się jakoś przed tym wszystkim wytłumaczyć i rozliczyć z tego, co przed chwilą powiedziałeś. No a stajesz naprzeciwko nie mnie czy Czarka, gości, którzy no, nie boją się dać se po ryju po prostu. No, że nie boją, to jeszcze to potrafią tak zrobić, że ci nie zrobimy krzywdy, ale cię będzie bardzo bolało. Dzisiaj może Adriana jeszcze zaboleć, ma walkę przed sobą. Nie życzę mu tego, broń Boże, bo to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, chodzi tylko o to, żeśmy pomyśleli o tym wszystkim, że no tak jak ten Dex, czy tam ktoś tam, takie rzeczy, które się słuchałem, co on za content robi w internecie. To jest w ogóle, przecież to gość, który nie wiem, no waży 70 parę kilo z rowerem, nie? No to przecież to, no porażka taka. No i przecież jak ten grubszy gość, ten Noras, czy jak mu sieknie przecież tak, wie, z otwartej łapy, to go zabija, nie? Zobaczymy. To jest zamknięcie. Dobra, to jest ciekawe. Byśmy pogadali jeszcze trochę, ale spadam, nie? Wszystkiego dobrego, Piotrze.